paragraf 2 punkt 3 kodeksu karnego, wymierza mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. W punkcie drugim oskarżonego Stefana Franciszka Wilmonta uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie drugim aktu oskarżenia. Czyn ten kwalifikuje z artykułu 191 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 31 paragraf 2 kodeksu karnego, w związku z artykułem 64 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 191 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza mu karę 2 lat pozbawienia wolności. W punkcie trzecim na podstawie artykułu 85 paragraf 1 kodeksu karnego, artykułu 85a kodeksu karnego, artykułu 88 kodeksu karnego łączy wymierzone oskarżonemu Stefanowi Franciszkowi Wilmontowi jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. W punkcie czwartym na podstawie artykułu 77 paragraf 2 kodeksu karnego zastrzega, że warunkowe zwolnienie oskarżonego nie może nastąpić wcześniej niż po odbyciu przez niego co najmniej 40 lat orzeczonej kary pozbawienia wolności.